Koszmar. Śniło mi się, że głosiłem rekolekcję i wyszedłem przed kamerę zupełnie nieprzygotowany. Co to za sen? Co to może znaczyć? No właśnie. Jest taka pokusa. Sny w naszym życiu. Co one znaczą? Po co są? I łapiemy za sennik. I co to znaczy? Rekolekcje. R. Ratunek, ręka, rękawiczka. Nie ma rekolekcji. Wiem, istnieje taka pokusa. I ktoś powie, jak to? Święty Józef miał sny. Pan Bóg mówił do niego w snach. To i do mnie mówi. Chcę wiedzieć, co to znaczy. To jest pułapka, moi drodzy. Bardzo niebezpieczna pułapka. Pan Bóg nie mówił do Józefa w snach. Pan Bóg mówił do Józefa. I jako sposób mówienia wybrał sen. Ale nie znaczy, że do każdego mówi w snach. Powiemy sobie o tym jutro. Sny świętego Józefa były bez wątpienia niepowtarzalne. Każdy z nich był tak wyraźny, tak jednoznaczny, że Józef wstawał i od razu czynił to, co Pan Bóg we śnie mu nakazał. Czasami w środku nocy. Nie potrzebował sennika, żeby sprawdzić, co ten sen mógł oznaczać. A więc sennik? Bzdura. Nigdy nie dajmy się złapać w tę pułapkę. Pan Bóg mówi do każdego z nas, ale robi to w taki sposób, że nie potrzebujemy senników, wyjaśnień. Owszem, znajdziemy w Piśmie Świętym przykłady osób, do których Pan Bóg mówił poprzez sny. Ale to byli ludzie niewierzący i w tych momentach wierzący wyjaśniali im znaczenie tych snów. Więc jeżeli masz jakieś wątpliwości, czy Bóg mówi do ciebie, to zamiast łapać za wróżkę, sennik, czy jeszcze jakieś inne wynalazki XXI wieku, weź Pismo Święte. I zajrzyj do niego, bo Pan Bóg mówi do każdego człowieka, ale do każdego inaczej.